W koncercie inaugurującym 12. Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica wzięli udział Filharmonia Kameralna w Łomży pod moją dyrekcją oraz dwoje solistów, to jest Agnieszka Sokolnicka i Wojciech Sokolnicki. Program był bardzo zróżnicowany, były dzieła bardzo poważne, sakralne, ale była też muzyka lżejsza, filmowa. Chcieliśmy pokazać jakby muzykę w jej różnych barwach, w różnych nastrojach. No i taki będzie też pozostały jakby bieg festiwalu. Zawsze staramy się różnicować i obsadę wykonawczą, i styl wykonawczy. Kolejne koncerty będą odbywać się w wielu ośrodkach. W Łomży oczywiście będzie ich najwięcej, ale będą też ościenne miasta, gminy. Dziś jeszcze koncertujemy w Ostrołęce. W najbliższym czasie koncerty w Grajewie, w Kolnie, w Ostrowie Mazowieckiej oraz w wielu jeszcze innych miejscowościach. Wystąpią artyści z kilku krajów, oprócz naszych rodzimych, znakomitych muzyków, będą muzycy z Francji, z Kanady, z Włoch, Białorusi, Hiszpanii, także obsada wykonawcza bardzo różnorodna, będą instrumentaliści, wokaliści, no i przeróżne style, jak zawsze na naszym festiwalu. A festiwal zakończy się w trzecią niedzielę października wykonaniem Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, do którego to wykonania chcemy zaprosić łomżyńskie chóry. Będzie to koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Chojnickiego w piątą rocznicę jego śmierci. Bardzo ciepła publiczność, naprawdę jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego koncertu i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Bardzo przyjemna akustyka w Waszej katedrze tutaj łomżyńskiej, bardzo wygodna dla śpiewaków, tak więc mieliśmy też przyjemność, nie dość, że z dobrej publiczności, to z samej muzyki. Oh!
Bardzo lubimy razem śpiewać, ponieważ rozumiemy się. Wystarczy, że któryś z nas na drugie popatrzy, od razu wiemy, co robić, jak robić, w którą stronę się obrócić, w którym kierunku pójść. Dokładnie. Gdzie przetrzymać dźwięk, gdzie zakończyć, gdzie oddychać. Dosłownie mój mąż potrafi wyczuć nawet jakieś moje ciche prośby jednym mrugnięciem oka. Nawet nie musi mrugać, wystarczy. Nawet nie muszę już mrugać. Do tego doszło. Dlatego też razem lubimy występować, bo czujemy się. Bardzo przyjemnie nam z Waszą orkiestrą, a przede wszystkim pod batutą Pana Miłosza Zarzyckiego, ponieważ jak już wcześniej też chyba wypowiadałem się, że jest bardzo pod śpiewaka, bardzo oddycha z nami, świetnie współgra, więc nie musimy się martwić o to, czy orkiestra będzie z nami, czy nie. To prawda, dla mnie to też była prawdziwa przyjemność dzisiaj śpiewać, bo właściwie zupełnie, może źle to zabrzmi, że zapomniałam, że orkiestra stoi za mną, ale to jest w takim dobrym znaczeniu, że właśnie nie czułam obciążenia ze strony orkiestry, że ktoś mnie powstrzymuje w czymś, tylko wręcz mogłam sama interpretować, a orkiestra mi w tym pomagała. Często zdarza ci się podrywać starsze panie na koncercie? Za każdym razem. Zawsze muszę być zazdrosna. No za każdym razem to jest część życia. To oczywiście. Jest szastanie moimi emocjami. Dokładnie, nie ma miłości bez zazdrości, prawda? Tak, prawda. Otrzymaliśmy dofinansowanie z kilku źródeł, przede wszystkim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście no, musieliśmy złożyć wniosek w tym celu, ale no, nieoceniona była tutaj pomoc naszych zaprzyjaźnionych parlamentarzystów. Chciałbym wspomnieć o pani poseł Bernardecie Krynickiej, która wiem, że tutaj bardzo nam pomagała w tej procedurze uzyskiwania środków. Na pewno jej rola jest tutaj ogromna. No i pan minister Gliński, który objął nasz festiwal swoim patronatem honorowym. To jest bardzo ważna dla nas sprawa.